Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj chcę powiedzieć na temat potrzeb. Jak wiadomo, każdy z nas ma swoje potrzeby. Pewne potrzeby są jakby stałe u człowieka, u istoty. Takie potrzeby to picie, jedzenie, spanie i tak dalej, i tak dalej. Ale są też potrzeby, które rodzą zagrożenie pewne. Jak przykładem takich potrzeb może być kupowanie nowego produktu, komórki najlepszej, komputera jednego, drugiego i tak dalej, i tak dalej. To zagrożenie, które się łączy z tym nabywaniem tych potrzeb, to przywiązanie do tego, do tych potrzeb, uzależnianie się. Dzisiaj chcę Wam się podzielić z Wami takim zdaniem, takim przemyśleniem, że właśnie nie sztuką jest wymyślać sobie potrzeby, które są tak naprawdę zbędne w naszym życiu. Sztuką jest wywalać je ze swojego życia. Żyć bez nich. Nie mówię teraz o tym, żebyś wywalił swój telefon. Ale masz telefon. Nie oczekuj wygórowanych potrzeb. Bo tylko dlatego, że ktoś ma taki lepszy telefon i ty też musisz mieć. Pamiętaj, że takie potrzeby są tak naprawdę stanem więzienia dla człowieka. Nieważne jest to, co posiadasz na zewnątrz, ale to, co masz w sobie. Ważne jest, czy posiadasz ciszę serca, a nie czy nowego iPhone'a, czy cokolwiek innego. Posiadanie tworzy stan więzienia, uzależnienia się. Świata, od którego nie możesz się oderwać. Świata w więzieniu.
To tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się ciepło. Pa!